Piotrze Majda, niespodziewany uczestnik gali KSW, mogę tak powiedzieć, no bo dostałeś się do KSW całkiem niedawno, debiutant. Jak się czujesz w ogóle, Hubert? No, wielka roszada, bo przygotowywałem się właśnie do gali TFL w Radomiu, gdzie naprawdę dobry kamp zaliczyłem. No i ten kamp teraz się przedłuża, tak? Tak naprawdę to będzie 5 miesięcy reżimu takiego treningowego. Nie ukrywam, że jestem zmęczony, ale bardzo szczęśliwy, że zostałem doceniony. No i poniekąd wyróżniony, no bo nie oszukujmy się, wielu zawodników chciałoby być na moim miejscu w tej chwili. Szamil Musajew to jest zawodnik, z którym się zmierzysz. Wyzwanie, ciężki przeciwnik, oglądałeś go już? Jak oceniasz w ogóle? No bo zawodnik z Rosji, wiadomo, z Kaukazu, bo już nazwisko same chociażby o tym świadczy. To jest tak, że będzie gdzieś tam miał ten ciężar gatunkowy, zapaśniczy i tak dalej. To wszyscy, co wszyscy wiedzą o zawodnikach z Kaukazu. No sam rekord już mówi sam za siebie, tak? 12-0, no nie oszukujmy się, z kim by nie walczył, z kim by nie wychodził do walki, no 12-0 robi, że tak powiem, wrażenie, jednakże no to też czas dla mnie sprawdzić, na jakim tak naprawdę obecnie poziomie jestem, więc jak najbardziej akceptuję wyzwania, jestem wciąż młodym zawodnikiem, więc muszę się stawiać w takiej roli underdoga, szczerze powiedziawszy najlepiej się sprawdzam w roli underdoga, gdzieś tam nie lubię presji bycia typowym zwycięzcą, typowym takim, że wszyscy stawiają, że na pewno wygram, wolę być tym underdogiem, wtedy też jest inna motywacja, inna praca. No wiadomo, jestem pełen uznania dla jego umiejętności, aczkolwiek pracuję nad tym, żeby odnieść zwycięstwo. Hubert, jak przebiegły tutaj treningi, szybko to poszło, gdzieś sparingi robiłeś, bo dzisiaj jesteś akurat nie w dniu sparingowym, tylko jesteś już, można powiedzieć, na końcowym takim etapie, tak? Bo dzisiaj chyba zapasy robiliście, tak? Nie, dzisiaj robiliśmy normalnie sparingi, zrobiliśmy sobie dwie rundki z ciosami w parterze i cztery rundy pełnego MMA. Jest to już drugi tydzień, gdzie spędzam w WCA, no ja jestem bardzo zadowolony. Fajnie, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak ego, pomimo że jesteśmy tak naprawdę otoczeni przez zawodników topowych tutaj, no to można poczuć naprawdę przyjacielską atmosferę, fajnie można się rozwinąć, no i jest z kim posparować, tak? I głównie dlatego właśnie tutaj przyjeżdżam, staram się spędzać czas, no dzięki uprzejmości Kamila Łebkowskiego mam możliwość gdzieś tam zakwaterowania i spędzenia trochę tygodni tutaj. Ta broda rośnie. Dokładnie, niedługo będzie już z poziomu Menela na poziom czarodzieja przechodzę. To cóż, życzę Ci powodzenia, będziemy obserwować, jeszcze jakieś treningi będą tutaj w przyszłym tygodniu, przed samymi, powiedzmy, zbijanie wagi, to wiadomo, że ten ostatni etap będziesz gdzieś już sam robił, ale tutaj jeszcze jakiś sparing przewidujesz? Jak wspominałem, mój obóz już trwa 5. miesiąc, jestem trochę zmęczony tym. Chciałbym ostatnie tygodnie spędzić pod okiem mojego trenera, czyli Łukasza Grochowskiego, żeby on tam wszystko dopatrzył. Tam też jest kilku zawodników, z którymi mogę sobie popracować, jeżeli chodzi o sparingi, więc myślę, że te ostatnie tygodnie właśnie spędzę w Białej Podlaskiej. To co, dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję również, widzimy się na KSW 48 w Lublinie. Pamiętajcie, Team Małpa. Team Małpa, dziękuję bardzo. Dziękuję.